Ten scenariusz ala Sikorski jest realizowany, ale jakoś tak powściągliwie. Czy to jest możliwe, żeby no przynajmniej Platforma zdawała sobie sprawę, na ile wyciąganie w tej chwili spraw związanych z likwidowaniem drobnej części, ale jednak części agentury rosyjskiej w Polsce w 2007 roku było no, nie najlepszym może pomysłem nawet PR-owym? Wie pan, nie siedzę w głowie pana Donalda Tuska, jego aspiracji do Unii Europejskiej, jego świadomości tego, jak kruche jest jego panowanie, jego władza w Polsce po tym wszystkim, co wyrabiała Platforma zarówno w sensie społeczno-gospodarczym, jak i politycznym, po tej kompromitacji związanej z oddaniem wszystkich dowodów w sprawie zamordowania prezydenta Rzeczypospolitej w ręce rosyjskie, tym skandalicznym zaniechaniem badania tej sprawy i w istocie układem z Rosją w tej sprawie, no bo tak to przecież wyglądało, więc ja nie siedzę w głowie pana Donalda Tuska, być może to jest taka perwersja, być może Platforma Obywatelska chciałaby porozmawiać o tym, jak zagrabiono miliardy dolarów przez Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, a następnie ukrywano te fakty i to ukrywali ludzie związani z Platformą Obywatelską, być może chcieliby porozmawiać o nielegalnym handlu bronią dla terrorystów arabskich, a to też robili ludzie związani z Platformą Obywatelską. Być może chcieliby porozmawiać także o szeregu innych przestępstwach i nieprawidłowościach. Jeżeli chcą, ja jestem naprawdę do dyspozycji, bo te sprawy, chociaż znalazły się w raporcie o likwidacji WSI, jakoś tak zostały publicystycznie, informacyjnie zmarginalizowane. Na przykład sprawa związana z dezinformacją prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dezinformacją CIA dokonywaną przez ludzi związanych z Platformą Obywatelską w sprawie możliwości złapania terrorystów w jednym z krajów, w którym walczyły polskie wojska, a tam systematycznie wprowadzano w błąd organa państwa polskiego i organa państw sojuszniczych, ułatwiając w związku z tym terrorystom zabijanie ludzi. Platforma Obywatelska chce o tym porozmawiać, to niech mnie się nie łudzi, że się uda mnie uciszyć, bo ja rozumiem, że jest taki pomysł, że zrobi się taką komisję śledczą, w której ja będę miał odebrany głos, w której nie będzie można o tym mówić. To jest decyzja moim zdaniem z punktu widzenia państwa polskiego rzeczywiście niedobra, dlatego że pokaże, jak dalece obecny ośrodek rządzący jest uwikłany we współpracę z Rosją, więc to będzie kompromitacja, międzynarodowa kompromitacja państwa polskiego. Być może jest to konieczne, być może musimy przejść przez taką sytuację. Jeżeli zostanę postawiony przed komisją śledczą, to co wiem, powiem. Czy to jest tak, że Donald w końcu jest na tak w sprawie komisji? Nie, mamy tylko decyzję o tym, że będzie pierwsze czytanie. Klub jeszcze decyzji nie podjął, myślę, że to będzie dyskusja po wakacjach. Zdania są podzielone. Myślę, że należy spokojnie poczekać na tę debatę, a decyzje będą zapadały po wakacjach. Ja osobiście jakoś nie jestem przekonany, że komisje śledcze, szczególnie w sprawach dotyczących materii, która jest tajna i właściwie nie do otwartych drzwi, mają jakikolwiek sens. One oczywiście skończą się jakąś masą przecieków niezweryfikowalnych przez nikogo i będziemy mieli taką dość, powiedziałbym, prymitywną młódzkę polityczną, nic więcej. Przemysł przykrywkowy to jest coś, co działa na całym świecie, tak? Wypłynęły te taśmy i jakby ujawniły to, że to był taki plan na czas wyborów. Nie, nie. Problem jest taki, że pani marszałek minął termin złożonego wniosku i ten termin się kończył. Musiała postawić to na porządek obrad i tyle. Czy naciski z Sowy mogły mieć jakieś tutaj znaczenie, jeśli chodzi o to wprowadzenie i to takie przyspieszenie? Ale na kogo Sowa naciskał? Na Macierewicza, na marszałek Kopacz, nie wiem, na ruch Palikota? Złożyli to wcześniej, pół roku temu. Ja rozumiem, natomiast jeśli chodzi o same nagrania, no to przecież zanim one wypłynęły, to odbywała się nimi gra i w tej chwili te, które nie wypłynęły, też się odbywa nimi ostra gra. Nie wiem, tymi, które się nie wypłynęły, czy gra się odbywa, czy nie, bo nie mam takiej wiedzy. Natomiast ten wniosek został złożony dawno temu.
zanim ktokolwiek o nagraniach Sowy wiedział. Mhm. Tak, nie łączymy tego absolutnie. Rozumiem. A ze Stowarzyszeniem Sowa? No to należy pytać Ruch Palikota, czy mają o nich jakieś informacje. Bury był za, który, co o nim można powiedzieć, czy już jest w kosmos, czy nie, bo tutaj głosowanie było bardzo dziwne ludowców, bo Kłopotek był przeciw, Sawicki był przeciw. Poczekajmy na informację prokuratora generalnego, która będzie. Mhm. Dowiemy się też o tym przeszukaniu posła Burego, bo dzisiaj jak gdyby na nie położono infamię pewną przez, przez to przeszukanie, a nie mamy wiedzy dlaczego, po co i jak. Więc to bym nie oceniał. W Polsce mamy zbyt dużą łatwość stawiania takich twardych ocen i wyroków, zanim cokolwiek się dowiemy w temacie. Ten wniosek o powołanie komisji śledczej się na kilka tygodni przed aferą taśmową pojawił i nie myślę, żeby osoby, które go składały i podpisywały, miały wiedzę na temat afery taśmowej. Myślę, że to jest potrzebne dlatego, że człowiek, który likwidował wojskowe służby informacyjne, naraził na bezpieczeństwo naszych żołnierzy. Mówię tutaj o operacji ZEN. Jestem daleki od tego, aby przykrywać sprawę afery taśmowej i pewnie nie bez kozery teraz Platforma chciała na ten temat dyskutować. WSI zajmowało się praniem brudnych pieniędzy, handlem, nielegalnym handlem bronią, że było szkolone w Moskwie, w Gieru, a że inwigilowało i wkładało swoich agentów do mediów. Czy naprawdę to w tej chwili dobrze jest ze strony lewicy, żeby przypominała tego typu rzeczy? No, czy Sowa nieważniejsza? Niech pani zobaczy, uderz w stół, a nożyce się odezwą. No, to Jarosław Kaczyński dzisiaj apeluje i jakieś nerwowe ruchy wykonuje. Mhm. Ta konferencja nerwowa po tym głosowaniu pokazuje, że wiele do zarzucenia ma sobie Prawo i Sprawiedliwość. 2007 rok. Ktoś inspirował Antoniego Macierewicza do tego, żeby likwidował WSI w taki sposób, a nie inny. Jeśli chodzi o PSL, to tutaj Kłopotek, Pawlak, Sawicki, Zych przeciw oraz wstrzymało się dość dużo posłów. Czy to może być związane z faktem, że drugi scenariusz wysadzenia w kosmos a Burego jest właśnie realizowany i to w ohydny sposób? Ja nigdy nie łączę tych głosowań związanych z komisjami śledczymi od tego, w jakiej sytuacji politycznej w danym momencie się znajdujemy, nie? Czy chcemy komuś dołożyć, czy przyłożyć. Z wyjątkiem pierwszej komisji śledczej, która miała chociażby, no skromny, bo skromny, ale jakiś urobek. Wszystkie pozostałe to była polityczna jatka i ja konsekwentnie zawsze głosuję przeciwko powoływaniu nowych komisji śledczych. A takie pogłoski chodziły, że taśm szukali. Te taśmy były używane przed, na pewno bardzo mocno, przed ich wypuszczeniem, natomiast nie znamy treści wszystkich taśm. No właśnie, jakoś cicho o taśmach w tej chwili się zrobiło, prawda? Już wydawało się, że będą następne i tak dalej, nie ma tych taśm. No szukano u Burego taśm, no bo w pewnym momencie poszła taka pogłoska, że skoro na tych taśmach nie ma polityków PSL-u, to może PSL stoi za tymi taśmami. No naprawdę, świat zwariował, przynajmniej nasz światek polityczny w tak zwanej Warszawce. No jeżeli chodzi o sprawę taśm, jeżeli chodzi o to, jak one zostały nagrane, jak zostały upublicznione, to tutaj tropy prowadzą do otoczenia pana prezydenta Komorowskiego. Co do tego ja nie mam wątpliwości. Ten materiał znowu być może powinien zostać ujawniony, być może należy o nim porozmawiać, być może należy porozmawiać o tej grupie ludzi, nie tylko przecież w spółkach cywilnych, ale także w spółkach związanych z produkcją wojskową, którzy korumpowali polskie życie gospodarcze, którzy rozkradali mienie, więc nie ma wątpliwości, że napięta sytuacja polityczna, groźba rozłamu w koalicji albo także wcześniejszych wyborów, co zapowiadała inicjatywa pana posła Waldemara Pawlaka i co przecież jeszcze się będzie toczyło na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej PSL-u, jest z tym niewątpliwie związana. A czy są tam tropy prowadzące do ludzi z dawnej WSI? Tak, są. Tak, takie tropy prowadzące do ludzi z dawnej
dawnej WSI są i być może także o tym będzie należało mówić na tej komisji śledczej, dlatego, bo właśnie świat korupcji, bo właśnie świat wielkich spółek, bo właśnie świat nadużyć na kontraktach z Unii Europejskiej, to był świat penetracji przez ludzi WSI, to był świat, w którym oni robili interesy, które następnie uzależniały ludzi polityki od ich możliwości, od ich wpływów.